Hej, z tej strony Martyna. A w dzisiejszym odcinku zobaczymy rodzaje dziewczyn w 2023 roku. Ten dopiero się zaczął, więc jeszcze trudno stwierdzić, jakie będą rodzaje dziewczyn w tym, więc sprawdźmy sobie zeszły. Ech, dziewczyny. Zobaczcie, jest Martyna zabawa na dzień dobry, nie? Zapewne każdy z nas jest w stanie wyodrębnić co najmniej kilka typów dziewczyn, które spotkał w swoim życiu. No jasne, że tak. Modne dziewczyny, które podążają za wszystkimi trendami. Luzackie dziewczyny, które mają totalnie wylane i bujają się z chłopakami. Dziewczyny, które w ogóle trudno zaliczyć do jakiejkolwiek kategorii. Ciekawa jestem, jakim typem dziewczyny jestem według was. Każdy wie lub widział na własne oczy te same typy dziewczyn. Są różne subkultury, są różne mody, no normalne, że nie jest tak, że każdy na świecie wygląda zupełnie inaczej, tylko że są pewne typy. Ludzie lubią być zaszufladkowani, wbrew pozorom. Czy to w liceum, podstawówce, na imprezie lub na mieście. Na imprezie przede wszystkim jestem typem dziewczyny, która nie schodzi z parkietu. Bo każdy w swoim życiu widział na przykład ją. Czyli wychodzi na to, że jestem... Nie wiem, czemu mam jakiś opór, żeby to zrobić. Jakby Paweł robi to lepiej. I ją. Rel. Rel. To chyba było młodzieżowe roku. Młodzieżowe słowo zeszłego roku. Możemy przejść do naszej pierwszej dziewczyny. A jest nią każdemu znana. Koniara. Koniara! Niesamowite. Wiecie, że ja osobiście nie znam żadnej koniary, ale wiem, że koniary są specyficznym typem człowieka, bo jak już jesteś koniarą, to jesteś koniarą na pełnej. Nie wiem, czy kojarzycie odcinek, w którym zostałam koniarą na jeden dzień. Jeśli nie, to koniecznie go obczajcie. Stanąć. Oh my god. Na razie daję radę, ale nie pojechałabym tak. Konie są zarąbiste. Ma ona strasznie dziwny statement odnośnie zapachu koni. Bo dla niej koni nie śmierdzą. One... pachną. Myślę, że koń może nie śmierdzieć, ale jego kupa na pewno nie pachnie. To takie mądre zwierzęta, rozumieją mnie lepiej niż ludzie. Z tym się zgadzam, konie są bardzo empatyczne i naprawdę potrafią się wczuć w twoje emocje bardziej niż nie jeden człowiek. One mają duszę. No oczywiście, że tak. Zaraz się zdenerwuję. Actually, galop to nie jest najszybszy bieg. Nie znam się, ale pewnie tak jest. Nie jest furasem? Co to w ogóle znaczy? Słuchaj, jakby osobiście się nie zgadzam. Bo wiesz, co nie śmierdzi, a pachnie? Benzyna. Też uważam, że benzyna ładnie pachnie. To jest literalnie najlepszy zapach na świecie. Ciekawe, jeśli to jest taki najlepszy zapach na świecie, to dlaczego jeszcze nie ma perfum o takim zapachu? Czemu jeszcze nikt nie zrobił perfum o zapachu benzyny? To jest... Ej, nie wierzę, czy... Koleś, my myślimy tak samo. Zapewne dla ciebie słowo utopia oznacza albo to, albo to. Jednak dla koniary utopia to synonim tego. Dla mnie też tak wygląda utopia. Wiecie, jakie mam marzenie? Żeby jechać na koniu bez siodła po plaży o zachodzie słońca. Imagine that. Jeśli to nie jest utopia, to idę się utopić. Jednak czy gatunek koniar w tych czasach jest bezpieczny? No bo powiedzmy sobie tak szczerze, czy koniary to nie jest gatunek na wymarciu? Bardzo, bardzo mnie zabolało to, co on powiedział. Gatunek na wymarciu? No powiedz mi, gdzie jest spawner koniar? W liceum? Czy podstawówce? Bruch. W podstawówce. No w podstawówce, no. Bruch. No i kiedy dziewczyna zaczyna się interesować tymi pięknymi, mądrymi zwierzętami, to jest mega nahypowana, kolekcjonuje pełno figurek, ma pewnie jakiegoś swojego hobby horsa, ale jednocześnie ma 8 lat. I 80% z nich do wieku 12 lat porzuci swoje hobby. Przetrwa jedynie 20%. Przepraszam bardzo, skąd te statystyki? I może ci się zdawać, że czegoś zabrakło, ale pozwólcie, że to... skipniemy. O tych hobby horsach był nawet ostatnio reportaż w telewizji. Paulina, nie jednego konia już ujeżdżała, widzę, że po prostu przy stajni chyba się wychowała. Więc przejdźmy do następnej kandydatki. A jest nią Animiara. Animiara? Ja się z tym nie utożsamiam, bo w ogóle nie oglądam anime, w ogóle nie kręcą mnie chłopacy w stroju pokojówki, ani pyrkon. Ja po prostu mam różowe włosy, no i lubię cute rzeczy, that's all. Czy tutaj nie ma tej samej sytuacji, co była przy informatykach? Że mamy dwa typy. Pierwsza to jest właśnie ta, która uwielbia anime, uwu, rzeczy i tak też się ubiera. Wiecie, kawaii, kor, harajuku, coś tam i w ogóle. Wiemy, o co chodzi. Ale jest jeszcze ta druga wersja, która wygląda tak. Jeśli chodzi o styl ubioru, to ten po lewej jest mi bliższy. Ale nie jestem animiarą w ogóle.
W ogóle. Jeśli przeczytałeś tę grafikę na początku i nie wiesz, co oznacza na przykład yaoi, to tego nie sprawdzaj. Serio, nie sprawdzaj tego. Dobrze, no. Teraz muszę sprawdzić. Okej, okay. Chodzi o związki męsko-męskie ogólnie. No i tyle. Więc to jest tam jakaś spoko lala z anime. Jest nawet git, nie? W sensie nie jest najgorzej. Tylko, że... to jest ziomek. Okej, okay. Myślałam, że to fajna laska, to był ziomek. Ciekawe, że tak przedstawiają męskie postaci w taki kobiecy sposób. Czy to jest już bycie trans? No ale teraz mam dla was coś, żeby wam się humorki lekko poprawiły. Czyli coś, na co najmniej połowa widzów czeka najbardziej. Reprezentantka. O Boże! Ej, niesamowite, wiecie, że kiedyś było coś takiego jak emo, a teraz nie ma emo, tylko jest opium? Więc Alicja jest odziana w najlepszą markę na świecie. Tylko ciekawe, skąd ma na nią pieniądze. A no właśnie, jeszcze te ich ubrania kosztują takie pieniądze, a wyglądają tak... so-so. Alicja pisze Pokemonem? No nie wiem. Tatuaże? Okej. Okay. Biżuteria na plus 9. Maluje wory pod oczami. Maluje twarz na biało. Wielkie oksy, wielkie kreski. Ciekawe, ciekawe. Posłuchajmy. I nie wiem, czy zauważyliście, ale baby opium mają bardzo często takie trupie twarze. W sensie ten makijaż jest taki... trupi. Ej, jak chcecie, jeśli zostawicie 5000 łapek w górę pod tym filmem, to zrobię odcinek, w którym robię się na te typy dziewczyn. Ubiorę się jak one, pomaluję się jak one i do tego jeszcze będę się zachowywać jak ona. Ej, to byłby super odcinek. I żeby nie odchodzić za daleko, to od razu omówmy sobie kolejny styl, który jest bardzo podobny. Mówię o got. Magda, mały tatuaż, słucha kryminalnych podcastów, ma chłopaka softboya, kreskówki anime, milutka wysyła dobre memy. Dobre memy to jest naprawdę dobra koleżanka. I Madzia uwielbia słuchać podcastów kryminalistycznych. Wiecie o tym, jak mordercy mordują? W ogóle nie mogę słuchać takich rzeczy o morderstwach, o prawdziwych jakichś takich zbrodniach. Przeraża mnie, że w ogóle coś takiego ma miejsce na tym świecie i że ludzie ludziom takie rzeczy, straszne. Aż se muszę golnąć. I od razu powiedzmy sobie, że got to nie jest alternatywka Ania, tak? Okej? Okay? Czym się różnią? I got to również nie jest to samo co opium, bo różni się dokładnie tym samym, czym różnił się alternator od opium, czyli muzyką. No tak, rzeczywiście. W ogóle jak muzyka ludzi szufladkuje potem, że słuchasz jakiejś muzyki i twój styl jest trochę tego odzwierciedleniem? Ciekawe. Skoro mamy załatwioną tę ciemną stronę, to teraz pora na coś lekkiego i zwyczajnego. Ej, ja widzę na samym końcu Martynę zabawę, przysięgam. Bo sporciara to ta luźno ubrana dziewczyna. Martyna! Zazwyczaj w dresie bądź bluzie. Martyna, wstaję o 6 biegać, woda z cytryną. Chciałabym wstawać o 6 biegać, piję wodę z cytryną. Nigdy się nie poddawaj na wielkie rzeczy, potrzeba czasu, prawda? Zdjęcia z siłki na relacje, totalnie tak. Ma energię na wszystko, zazwyczaj. Dobre ocenki. Oddalam to pytanie. I tak jak nazwa mówi, sporciara uwielbia sport. Szczególnie ten jeden, czyli siatkówkę. He? He? Moja sportowość polega na tym, że lubię tańczyć, chodzić na siłownię, biegać i uprawiać jogę. Więc w ogóle z żadnej siatkówki. By the way, nie za bardzo lubię sporty drużynowe. Nie czuję się w nich dobrze. Na pewno kojarzysz te wszystkie owsianki, Raffaello, pieczone albo zdrowe pancake'i. I to wygląda super, pięknie. Cudownie. On chce powiedzieć, że to nie smakuje dobrze, ale to jest kłamstwo. Zakład? Że powie tak? Ale smakuje jak bo to zawsze jest ten sam smak owsa. Kocham smak owsa. Właśnie to, co mam w kubku, to jest kawa owsiana. Ja nie mówię, że owsianki są złe, bo lubię. Są git. Ale nie bejtujcie mnie wyglądem tych rzeczy. One po prostu nie smakują tak, jak wyglądają. Myślę, że takie zdrowe alternatywy są naprawdę spoko, bo miło sobie zjeść coś przyjemnego, ładnie wyglądającego, a jednocześnie nie faszerować się cukrem i jakimś I naszym ostatnim już typem jest ta jedna dziewczyna. Ta, która jest w stanie ocenić się po jednym wzroku i nosi ze sobą bardzo wiele kamyczków. Zodiakara. Ja jestem trochę zodiakarą. Bliźnięta pozdrawiają, piszcie swoje znaki zodiaku w komentarzu. I mówiąc to, że jest w stanie ocenić się po jednym spojrzeniu, chodzi mi o to. Naprawdę jesteś lwem? No i co, lew jest akurat mega spoko. I przykro mi trochę na to patrzeć, bo jej humor zależy od tego, jaka jest faza księżyca. Tak tylko, że ja mam najpierw zły humor, a potem sobie sprawdzę, że księżyc miał na to wpływ. To nie działa odwrotnie, nie sugeruje się. A retrogradacja...
A retrogradacja Merkurego dotknęła nas wszystkich, nie powiecie, że nie. I legitna historia. Kolega opowiedział mi o tym, że dziewczyna nie chciała z nim wyjść, bo dzisiaj jest pełnia. Tak, i wiecie, co ona robiła w pełni? Nie jest tak, że nie mogła wyjść, bo jest pełnia. Nie mogła wyjść, bo w pełni zamykamy pewien rozdział, zaczynamy nowy rozdział i dobrze jest mieć wtedy czas samemu ze sobą, posprzątać chatę, zrobić coś dla siebie, jakąś kąpiel czy rozciąganie, napisać sobie rzeczy, których już nie chcemy w swoim życiu i napisać plany na najbliższy miesiąc. Jakby to jest fantastyczny dzień do tego, żeby to zrobić. No i mamy jeszcze K-popiarę. K-popiara? Ej, dlatego wy myślicie, że jestem K-popiarą i zawsze mnie pytacie, jaki K-pop lubię najbardziej. Sara ogląda dramy. Oglądałam kiedyś z moją koleżanką, to są takie seriale japońskie. Nagrywa TikToki ze swoją idolką w tle. Nie, to mój zespół jest najlepszy. Nienawidzi polskiego rapu. W ogóle nie real, kocham polski rap. Boże, patrz, Azjata idzie, czyta fanfiki, spami, K-pop gifami. W ogóle nic z tego, totalnie nic z tego. Poza różowymi włosami, nic z tego. Jest to dziewczyna kochająca nad życie koreański pop. Ale wiem, że dużo moich widzów jest K-popiarami i ja absolutnie nic z tego nie mam. Po prostu słucham innej muzyki. Man, one uwielbiają wszystko, co pochodzi z tego kraju. I nie mówię nawet o ludziach, kosmetykach czy cokolwiek. Po prostu wszystko. Tak, gościu tak gada o tych K-popiarach, a zobaczcie, jaką ma kotka w tle japońskiego. Sam pewnie jest po cichu K-popiarą. No i pewnie wiele dziewczyn właśnie by chciało mieć taką lśniącą, gładką, piękną skórę. I właśnie tu zaczyna się największy biznes. No bo we wszystkich drogeriach, w Sephorze, Douglasie czy jakimś Rossmanie jest zawsze ten kącik koreański. Oj koleś, teraz gadasz głupoty, bo to nie ma nic wspólnego z fanami K-popu. Po prostu koreańskie kosmetyki są dobre. Spójrzcie na skórę ludzi, którzy tam mieszkają. Myślę, że ich pielęgnacja może być sensowna i nie ma to nic wspólnego z muzyką. Koleś. Nie byłoby w tym praktycznie problemu, gdyby nie to, że jedna maseczka kosztuje 60 złotych. Okej, okay, akurat teraz pokazał po prostu tą najdroższą, jaka jest. To jest ukartowane. Ten jego materiał to manipulacja. I właśnie to, co opisaliśmy, to 80% koreańskiego fanbase'u. Niesamowite, że on znowu bierze tutaj jakieś procenty i bardzo interesuje mnie, skąd są te statystyki. I tym możemy zamknąć pierwszą część. Czy będzie druga? Może. Ale pamiętaj, zawsze bądź sobą i nie słuchaj tego, co mówi ci jakiś random z internetu. No i to jest fantastyczne podsumowanie. Nie wiem, do jakiej grupy dziewczyn się zaliczyć, bo uważam, że z każdej coś jest dla mnie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak i chcecie więcej reakcji, to zostawiajcie łapki w górę. Jak chcecie, żebym zrobił odcinek, w którym przebieram się za te wszystkie dziewczyny. 5000 łapek i lecimy z tym. Tu macie poprzedni film, tu jeszcze inny film na środku. Subscription! Bye!